Po ostatnim vlogu, wyglądając jak pół dupy zza krzoka. Stwierdziłam, że tak dalej nie może być. Przez te całe production i tak dalej moje. Matka wyglądała jak zapuszczona, nieszczęśliwa, biedna kobieta. No i ogólnie właśnie popełniłabym błąd, bo byście zobaczyli wszystko z tyłu, w sensie to, co robię. No niewiele byście zobaczyły, ale już coś byście zobaczyli za bardzo. Więc no, byłby mały fail. Mam zamiar nagrywać dzisiaj tego vloga w całości, żeby był z jednego dnia, więc no nie wiem, mąż poszedł teraz tam do znajomych, do sąsiadów, zapytać się tam o naprawę samochodu, tego białego, bo coś tam akumulator i wyszybę trzeba wymienić, no ale to chyba chodzi o ten akumulator głównie i chcę, żeby jechał ze mną, ale jemu się nie za bardzo chce, ja mu się nie dziwię, że mu się nie chce, bo mi też się nie chce wychodzić, ale pojechałabym, wczoraj sobie poogarniałam, muszę tylko łóżko jeszcze pościelić, no zobaczcie. Niepościelone, zazwyczaj robię to zaraz jak wstaję, ale nie było czasu, no i idę, ogarniam życie. Ląbcikowa wraca do domu z shoppingu, które mi zeszło. 14:42, jadę od razu po dzieci. No ale zrobiłam zakupy, kupiłam w Pepco parę rzeczy i też coś dla Urci. Kupiłam sobie zegar w końcu. Dobrze, że nie kupiłam w Action, no Steny widziałam taki wielki. Dobrze, że nie kupiłam. Kupiłam sobie fajny na takim pasku, oby tylko działał. Stoję na światłach. No i kredki kupiłam dzieciom i tam bieliznę. Pudełka sobie kupiłam na dokumenty, żeby postawić sobie na szafie tam w garderobie, bo muszę tam ogarnąć się trochę i w ogóle poprzeglądać rzeczy, w czym chodzę, w czym nie chodzę i się tego pozbyć. Więc no, mam parę takich rzeczy do ogarnięcia. W ogóle chcę sobie w tych szafach posprzątać, tak jak wam mówiłam, ale dzisiaj chyba nie wiem, co będę robić. Czy wytnę coś jeszcze, zobacz. Coś mąż mówił, że będzie bawił się z dziećmi, więc ja bym mogła coś podziałać. Kupiłam im kolorowanki, tak że będą mieli zajęcie. No, w ogóle przyszły do nas mega fajne wieści. Takie dotyczące stricte nas, typowo, w ogóle bramę nam dzisiaj przywieźli, także jest sukces. Ogólnie chodzi o tą, powiem wam, chodzi o tą sprawę odszkodowawczą z Tauronem, który mieliśmy i wygraliśmy i w ogóle fajnie. Po sprawie już jest, że tak powiem, nie mogę się jeszcze do mecenasa dodzwonić. No, ale fajnie, wygraliśmy i wszystko jest już załatwione, wszystkie formalności pozałatwione, więc sprawa została zakończona po 4 latach. Ja nie wiem, jak to jest możliwe. Taka w ogóle prawnik się chwytał za głowę, że jak to jest możliwe w ogóle, przecież to jest taka prosta sprawa, a oni to tak przeciągają, tak to przedłużają, że to jest po prostu niesamowite. Fajnie. Opuść. No, widzisz, jaką masz baletnicę. Jeszcze były do tego geterki. Ale kurde, takie były długie, że bałam się, że... Te masz dobre. Co, nowe chcesz ubrać? Masakra. Zamówiłam. Poukradali mi, w ogóle powiem wam, że takie są braki wszędzie, jeżeli chodzi o zamówienie czegokolwiek. A chciałam wam pokazać wszystko, no każdy model w tych samych kolorach, które będą dostępne, ale najwidoczniej nie będzie to możliwe, bo po prostu są takie braki w kolorach, ale już niedługo coś zobaczycie. Myślę, że w połowie lutego, najpóźniej, taką mam nadzieję. Bo zanim to do nas przyjdzie jeszcze, zanim zrobimy te rzeczy, które chcielibyśmy wam jeszcze pokazać, to znaczy może wcześniej już wam coś pokażemy. Pewnie tak i potem już będziemy wam pokazywać na bieżąco.
Jeżeli chodzi o jakieś zamawienia i tak dalej, no to decyzja na razie zapadła, że sklep się będzie tworzył, a wy będziecie mogli zamawiać na Instagramie, pisząc do mnie, czy tam, nie wiem, pisząc maila. Ja w ogóle zmieniłam maila i będę musiała to zmienić też na koncie, ale ten stary też będzie aktualny. Bo naprawdę dużo z was pisze do mnie maile, także dostaję też właśnie wiadomości drogą mailową, czy tam pewnie na Facebooku też będzie można pisać, ale głównie ten obstawiałabym ten Instagram, póki sklep nie powstanie internetowy, a też nie chcemy z tym wyskakiwać tak od razu, bo chodzi o te, bo jakbyśmy teraz już szybko wystartowali ze sklepem internetowym i tak będzie pewnie na początku, to jedyną możliwością płatności będzie po prostu przelew taki, wiecie. No, przez aplikację, czy tam przez stronę internetową, a takie dotpay czy coś to dopiero później. I no i wiecie, no i o tym właśnie wszystkim tak myślę, bo chciałam wam pokazać to w tych kolorach, a na przykład cienki sznur jest, a na przykład grubego nie ma. Ale w każdy model, który zobaczycie, będzie można zobaczyć we wszystkich tych kolorach, które zobaczycie w miarę dostępności na hurtowniach i u dostawców właśnie tych kolorów, bo duże braki są. Myślę, że to jest spowodowane też początkiem roku i tym, że wszyscy byli wyczyszczeni z, wiecie, z towaru, bo inwentaryzacje i tak dalej, ale myślę, że to wszystko wróci na normalne tory i nie będzie jakichś problemów, no ale to też będzie trzeba konsultować, ale tak jak mówię, każdy model będzie można zamówić we wszystkich kolorach, które zobaczycie jak na ten moment. Jak będzie sklep internetowy, to będzie to dużo prostsze, ale tak to będzie się trzeba na razie ze mną kontaktować, jeżeli ktoś w ogóle będzie chętny. Później wam pokażę, co kupiłam. Tam już wisi ten zegar, który kupiłam. Muszę schować bułki maślane, bo za chwilę dzieci się przejedzą, a robię naleśniki, bo po prostu mnie wykończą wszyscy. Najbardziej stary siedzi na górze i płacze, jak to nie jest głodny, a ma dwie rączki i mógłby te naleśniki zrobić. Ale ma dzień lenia. I przywieźli na tą bramę. Czekajcie, może pokażę wam. Brudzę, zobaczcie. O, mamy bramkę i bramę. Dobra, wyszedł w końcu z tym psem, bo już myślałam, że zwariuje pod nogę. Wchodził, bo był dzisiaj, no jak codziennie, 2 godziny na spacerze. Puszczam mi buziaki. Puszczam mi buziaki. Dlatego, jak on mnie drażni. No, nie chciało mu się dzisiaj iść, w ogóle ma jakiś dzień, że tam. Tata poszedł z psem! Umiecie się bawić? Ostatnio te dzieci nie zajmą się sobą na 10 minut. Co oni? Naprawdę to są dzieci, które potrafią iść i bawić się same nawet 3 godziny. A to nie jest tak, wiecie, ja już się wyz... O, widzicie? Co? 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 Papier nie działa, jest druga. Jak papier może nie działać? Papier jest zepsuty? Tak, bo nie mogę w ogóle tak. Ja przecież z tobą zwariuję. Laura mu musi zawsze tam towarzyszyć. Nie wiem, a to się posprzątaj z tego biurka. Każde spotkanie z Katarzyną powoduje o mnie, wiecie, taką ból głowy od myślenia. I też taką optymizm na to wszystko. Fajnie, żeśmy wszystko posprawdzały, ale zorientowałyśmy się, że nie koniec zamówień. Nie przeliczyłyśmy sobie jednej rzeczy, czyli sznurka do wkładów, do worko plecaka. No i muszę domówić. A już złożyłam zamówienie, no ale to się złoży jeszcze jedno, trudno. Ja właśnie wzięłam prysznic i odzywam się do was, bo chciałabym poruszyć pewną kwestię. Nie dla, tak dlatego, że dostałam taki komentarz, ale też ze względu na coś innego. Uspiając Laurkę, przeczytałam komentarz o tym, że w poprzednim vlogu, ja wiem jak wygląda w poprzednim vlogu i bardzo dobrze zdawałam sobie z tego sprawę i sama, uwierzcie mi, że dużo materiałów wycięłam, ale wiecie dobrze, ci co mnie oglądają, że ja chwytam za kamerę i po prostu nagrywam. Grywam, to jest moje życie, to nie są vlogi tematyczne, to są vlogi z życia. I gdybym ja miała chwytać za kamerę i myśleć o tym, jak wyglądam i jak co, żeby coś powiedzieć, to to już nie są
daily vlogi, to są już wykreowane vlogi. Ale chodzi o to, że chciałam na tym przykładzie komentarza poruszyć temat, który jest dość często poruszany i jest dość problematyczny, czyli tego często zarzucanego youtuberom czynu, jakim jest nieprzyjmowanie krytyki. I my możemy znowu zarzucić widzom takim, że często nie rozróżniają właśnie tej krytyki od hejtu. I o co chodzi? I na tym komentarzu można to fajnie wyjaśnić. Kiedy bym go przejęła, a kiedy go nie przyjęłam i uważam tą osobę za głupią i pozbawioną zupełnie jakiejkolwiek ogłady i szacunku do kogokolwiek. Tym bardziej, że ta osoba sama zarzuciła mi szacunek. Napisała komentarz, nie będę go cytować tutaj, ale w stylu, że oglądała tylko dlatego, że interesował ją dom i nie podoba jej się mój brak ogłady. Nie wiem, czy to chodzi dokładnie o ten film, czy ogólnie, ale że przez całego vloga z prychem występowałam, że wiecie, że z prychem, że to jest brak szacunku dla odbiorcy i tak dalej. No szkoda, że ona nie ma szacunku do mnie, pisząc to do mnie w tak, wiecie, wredny i taki niekulturalny sposób. Po prostu jakby się urwała, nie wiem, z jakiej choinki. I dobra, no i napisałam przez całego vloga z prychem nopy. No wyobraziłam sobie ją, nie wiem, w brudnym dresie i tak dalej. Ja mam dwa pryszcze i się boję wyjść do ludzi. To jest akurat bardzo duży problem, skoro ze względu na jakiś defekt na twarzy boisz się wyjść do ludzi i obrażasz tych samych ludzi, którzy mają jakieś duże skazy, choćby po wypadkach na twarzy, czy mają bardzo duży problem z trądzikiem i widocznie nie mają szacunku do ludzi, jeżeli wychodzą na ulicę. Serio. Napisała ta osoba to w taki sposób, ja to odebrałam tak, jakbym wam co najmniej dupę pokazała na vlogu. Serio. I teraz podam wam przykład, bo ja dostaję krytyczne komentarze, jak każdy, i to jest normalne, ale podam wam na tym, że gdyby ten komentarz brzmiał na przykład w taki sposób, że oglądałam vloga czy vlogi ze względu na zainteresowanie domem. Bardzo nie podoba mi się w ostatnim vlogu to, że nie zatuszowałaś wyprysku i nie poprawiłaś nawet włosów i tak dalej. Było to na przykład słabe w odbiorze, no bo było. Z tym się zgadzam, ale nie jeżeli ktoś, wiecie, żyga chwastami, bo te słowa to były takie chwasty, to nie była konstruktywna, grzeczna, inteligentna krytyka, tylko to było chamskie i prostackie po prostu i to trzeba rozróżnić. Wiecie, że jeżeli ktoś napisze, tak jak na przykład było dużo z flexi, z myczą, że wiecie, jesteś kretynką, dostawałam takie prywatne nawet komentarze, że jesteś kretynką, flexi uczy ciągnąć, a dostawałam komentarze, czy wiesz, że smycz flexi potęguje u psów ciągnięcie? I okej. Kumam, ale to drugie? Nie. Tak samo na przykład z przebiciem uszu w laurki, jak jej przebiłam uszy, jak miała roczek. Ktoś mi napisał, że trzeba być debilem, wiecie, bla 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 i tak dalej. Jak ktoś inny mi napisał, że ta osoba nie przebija uszu dziecku, że uważa, że dziecko samo zdecyduje i tak dalej. Ja mam totalny szacunek do tego i takie komentarze ja rozumiem, wiecie. No i tak jak na przykładzie tego, z prychem, no wiecie, tak jakbyście tyłek pokazali co najmniej dupę, jak to już ujęłam, a jakby ktoś to napisał grzecznie, że mogłaś się ogarnąć, mogłaś to zatuszować, nie było to fajne, bo nie było, bo sama tak składałam taką vloga, to mówię. Zresztą wiecie, jak zaczęłam dzisiaj tego vloga, że jak zobaczyłam siebie w poprzednim, to musiałam się ogarnąć. Oczywiście ukryłam tą osobę na kanale, nie chcę widzieć od niej już komentarzy, nie chcę takich jednostek. Jeżeli to właśnie by było kulturalnie, nie umiem tego słowa wypowiedzieć, bo sama się mijam często, ale jeżeli to by było tak, wiecie, grzecznie napisane po prostu, gdyby to była konstruktywna krytyka, to bym tego komentarza nie skazowała, ale jeżeli ktoś mi chamstwem wyskakuje, jeszcze pisze mi, że prawda boli, bo odpowiedziałam na ten komentarz, że sama jest pozbawiona szacunku do mnie, jako do osoby vlogującej, bo pisze do mnie w taki niegrzeczny sposób i że to są w ogóle daily vlogi, a nie vlog wykreowany, bo mi zarzuciła, że nie mam pomysłu na vlogi. To nie są vlogi tematyczne. To są daily vlogi. Zaczyna się dzień i dzień się kręci. Jeżeli komuś się to nie podoba, to po prostu niech nie ogląda. I napisałam też tej osobie chamsko.
odpisałam tak, jak ona mi odpisała. Dobra, kochani, bo za 30 sekund wyłączy mi się telefon, także dziękuję Wam za oglądanie i subskrybujcie mój kanał, bądźcie na bieżąco i naprawdę, niektórzy poluzują majty, bo mają za ciasną gumę. Naprawdę, to jakim jesteśmy sztywnym narodem, to jest szok. Żegnam. Bo się zaraz wyłączę.